Żył w krainie raz bajkowej medyk słynny, co się zowie i w lecznicy, tak jak leci, na świat przywoływał dzieci. Rude, blond, chude i grube, każde zrobione po ślubie. Medyk, zwany też Chazanem, kierował się boskim planem. Jestem wrogiem ateistek, feministek, aktywistek. Kieruję się świętym pismem, przed proboszczem pięknie błysnę. Furda tam, medyczne księgi, Hipokratesa przysięgi. Konstytucji nie chcę czytać, ja tu toczę własny dżihad. Zaraz, zaraz, o Chazanie chcecie zadać mi pytanie? Czy zawsze był taki święty? Czy zawsze był nieugięty? Nie. Ten Chazan w PRL-u myślał o swoim portfelu. Wtedy się nie buntował, kobiety taśmowo zgrobał. Gdy ZOMO mogło spałować, gdy UBEK go obserwował, gdy Chazan chciał awansować, nie starał się wcale buntować. I z lecznicy, tak jak leci, na świat nie wypuszczał dzieci. Rude, blond, chude i grube, ciął skalpę. Widzicie obłudę? Lecz dziś jest już inny czas. Warto mówić ojcze nasz. Warto świętego udawać, na cierpienie dziecko skazać. Lansować się na ekranie, uśmiechać się, panie Chazanie, gdy dziecko umiera w męczarniach. Taka z ciebie postać marna. A teraz, drogi Chazanie, posłuchaj. Rym trochę złamie i podam morał ponury. Na nic klauzula sumienia, gdy to sumienie się zmienia, zależnie od koniunktury.